Dzisiaj będzie o garncarzu w kontekście naszego życia. No i nie sposób nie podzielić się chociaż kilkoma momentami z tej ewangelizacji, o której wam tak mówiłem, przynajmniej w kilku słowach, o przystani z Jezusem. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, pełen miłości i miłosierdzia, do którego przychodzimy w ten czwartkowy dzień, powierzamy Ci wszystko to, co jest w nas na dzisiaj. Wszystkie nasze pytania, wszystkie nasze dylematy. Powierzamy, bo chcemy być kształtowani przez Ciebie. Bo chcemy świadomie doświadczać tego, że Ty pierwszy wychodzisz naprzeciw nas, by pokazywać i objawiać nam swoją miłość. Dzięki Ci za to, że w Tobie poruszamy się i jesteśmy. Dzięki Ci za tę miłość, na którą możemy odpowiadać miłością. Pomóż nam, Panie, by w każdym szczególe dzisiejszego dnia tak się działo. By słowa świętego Pawła były dla nas fundamentem. Miłość nie wyrządza zła drugiemu. Amen. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: wstań i zejdź do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowa. Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeśli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza, z gliną w ręku garncarza robił z niego inne naczynie, według tego, co wydawało się słuszne garncarzowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Muszę wam powiedzieć, że te dni to jest taka bardzo intensywna praca w ciągu tego całego tygodnia. Z jednej strony przystań, z drugiej strony rekolekcje, które tuż po przystani rozpoczęliśmy, kolejne rekolekcje. No, to jest wynik tego, że ten głos mój dzisiejszy widać, że jest nieco przemęczony, ale jestem przekonany, że nieco odpocznę, kiedy będzie taka najbliższa możliwość. Mówię o odpoczynku fizycznym, bo odpoczynek duchowy to można powiedzieć, że mam nieustannie duchowe spa. Ale jeśli chodzi o dzisiejsze słowo, jest ono przepiękne w kontekście tego, co robi Bóg. Ponieważ usłyszeliśmy te słowa skierowane do Jeremiasza jako konkretne działanie Boga wobec nas na naszym życiu. Naczyniem, którym my jesteśmy w rękach garncarza, ono powinno się poddawać, krótko mówiąc, no bo co ma, ktoś powie, co ma do powiedzenia, no ma coś trochę do powiedzenia, bo jest to nieudolne porównanie, choć bardzo ważne porównanie dla nas. Bóg wyposażył nas w wolną wolę i są takie sytuacje, w których On, czyniąc z nas jedno naczynie, trzymając nas dalej w swoich rękach, nie może sprawić, żeby to naczynie nie uległo zniekształceniu, jeśli my wybierzemy inaczej. Taka jest po prostu kolej rzeczy. Teraz w tym ostatnim tygodniu, w którym posługiwaliśmy na przystani z Jezusem podczas jednego z największych festiwali muzyki elektronicznej, w Sunrise Festival, wiele razy słyszeliśmy o tym i takim w kontekście takiego zapytania, gdzie jest Bóg, że na coś podobnego pozwolił, że coś takiego się stało. To były naprawdę szczere pytania. I to, co ciekawe, to po krótkiej rozmowie ci, którzy zadawali te pytania, sami na te pytania odpowiadali. Dlaczego? Ano dlatego, że sami słyszeli to, co pytają. Myślę, że może to dziwnie zabrzmi, Duch Święty włączał się, tak upraszczając nieco te nasze rozmowy. Bo pokazywał tym samym, że Bóg kocha i to jest Jego natura. Że Bóg jest dobry. Że to nie Bóg, jak jedna dziewczyna, która przyszła i wykrzyczała, że jej mąż, jej chłopak, z którym miała się pobrać, pobił ją. I co ona ma zrobić? Obiecał, że nie będzie tego robił.
przyszła do nas, płakała, bardzo płakała. Mówiła, mamy dziecko i co ja mam teraz zrobić? Gdzie jest Bóg? I sama jakby usłyszała to, co mówiła wobec tego, co mówiła do nas w kontekście właśnie wolnej woli. To jest pytanie, które nieustannie się powtarza. Skoro jesteśmy gliną w ręku garncarza, to znaczy, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak jemu zależy na nas, aby nas jak najlepiej ukształtować. Powiedzieliśmy sobie na samym początku, że to jest pewien symbol, że to jest trochę karkołomne porównanie w kontekście tego wszystkiego, ponieważ to słowo, choć jest Bożym Słowem, próbuje nam opisać rzeczywistość, o której Bóg sam mówi, że jest znacznie bardziej ciekawa od naszych słów, od słów nawet Jego słów, ponieważ słowa zostały nam dane, te słowa, byśmy zobaczyli to, kim On jest, na tyle, ile jesteśmy w ogóle w stanie pojąć to, kim jest. Zresztą bardzo ważne jest chyba przywołać tutaj słowa świętego Pawła, że poznajemy jakby w zwierciadle, niejasno. I wiecie, widziałem w czasie tej ostatniej przystani z Jezusem wiele razy, jak Bóg na nowo kształtował naczynia, jakim jesteśmy. Nigdy przez te wszystkie lata, 12 lat, które 12 raz była po prostu przystań, nie było tylu spowiedzi. Przez te 12 ewangelizacji przy Sunrise Festival w różnym kluczu. Były większe, mniejsze ewangelizacje, czasami spokojne wyjścia gdzieś na obrzeża, czasami bardzo rozbudowane ewangelizacje ze sceną i ze wszystkim. W tym roku były, jak to niektórzy mówią, bardzo nieinwazyjne. To znaczy przyjęliśmy bardzo głęboko przesłanie, które proponowali księża biskupi, ksiądz Zbigniew i ksiądz biskup Edward, przesłanie świętego Franciszka o ewangelizacji, że my mamy najpierw świadczyć, a jeśli będzie potrzeba, to wtedy użyć słów. To było szalenie trudne. Dlaczego? Dlatego, że w nas jest pragnienie mówienia o Bogu. Jak się Boga doświadczy, to trudno o Nim nie mówić. Trudno o Nim milczeć. Ale okazuje się, że wręczenie komuś kubka kawy, zaproszenie na kawę zwyczajnie, jest niesamowitym momentem spotkania. I to, co jest ciekawe, jest momentem, w którym ludzie zadawali pytania. Postawienie, o czym już mówiliśmy, toalet, które sprzątaliśmy regularnie i były naprawdę mega czystymi toaletami, powodowało, że ludzie z całego Sunrise'u ściągali, bo mówili, że takiego otwarcia, takiej bliskości serc oni nigdy nie widzieli, żeby komuś na nich tak zależał. Oczywiście wielu pytało, dlaczego to robisz? Dlaczego to robicie? Myślę, że nawet było to jedno z najczęściej zadawanych pytań. No i ta odpowiedź wobec garncarza. Mówię to całkiem serio, bo kochamy Jezusa. Co ma wspólnego mycie kibli? Jeszcze raz się powtórzę, z miłością do Jezusa. No i znowu, nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, nie kochając człowieka, którego się widzi. I konkret kolejny, ale przecież to jest poniżające. No i odpowiedź, a w Ewangelii jest napisane, jeśli ktoś chce służyć, niech będzie ostatnim. Ileż razy usłyszeliśmy, kochani, to szacun. Ileż razy usłyszeliśmy, dziękuję. Ileż razy usłyszeliśmy, jesteście kochani, że nam służycie. Od Sunrise'owiczów. Od tych, którzy przychodzili razem z nami, potem już bardzo serio gadać. Przyznam się przed wami, że nie bardzo wierzyłem, że będą chętni na mycie nóg.
Chociaż wierzyłem to jednocześnie, ponieważ z modlitwy tak to wynikało, że mamy taki namiot postawić. Tak, może to dziwnie brzmi. Zajechałem do Lubina i człowiek, który mieszka we Wrocławiu, napisał do mnie, czy nie chce namiotu miłosierdzia. W tym, przed Sunrise'em jeszcze. A ja miałem doświadczenie na modlitwie, że będziemy myć nogi. No, nie sposób tego nie połączyć, rozumiecie? Jasne, że chcę. I w namiocie miłosierdzia wszystkim, którzy chcieli, myliśmy nogi. I mało kto nie beczał jak dziecko, mówiąc, wy to naprawdę robicie. W ogóle większość miała, przepraszam, użyję takiego młodzieżowego sloganu, bekę, kiedy ewangelizatorzy, wychodząc na ulicę, rozdając ulotki, pokazywali te proste, bardzo proste rzeczy, typu, że tutaj możesz wypić kawę, odpowiedzieć za darmo, oczywiście. O, tutaj możesz naładować telefon. Wow, tutaj możesz przyjść do WC. Ale rozbrajałeś to, co najbardziej przedziwne może się wydawać. I tutaj ci umyjemy nogi. Większość ludzi po usłyszeniu takich słów przybijała piątkę, idąc na Sunrise. Mówię, chcę to zobaczyć. Albo serio? No to idę. To było genialne. I zaczynały się tak głębokie rozmowy od tego pytania, czemu to robicie? I wiecie, trochę podsłuchiwałem też ewangelizatorów, bo oni mówili, kiedy tamci bracia, nasi siostry pytali, za ile to robicie, czy mycie nóg, czy najbardziej jeśli chodzi o kibelki. I ewangelizatorzy mówili, no za żadne pieniądze byśmy tego nie zrobili. Żaden z DJ-i za miliony tego nie zrobi. To jest coś więcej. To jest miłość. Rozumiecie, o co chodzi z garncarzem? Dzisiaj tyle. Pomimo mojego dość zepsutego głosu po Sunrise, przepraszam, nie byłem na Sunrise. Byłem na przystani z Jezusem. A dzisiaj nie będzie pytań jakichś takich na koniec, bo tych pytań przedstawiłem wam kilka, jak się przygotowywałem na to nasze rozważanie w kontekście samego rozważania, więc mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania, które już były, wyłapiecie dla siebie, bo taki jest on, pełen miłości, dobra, pełen szukania nas, pełen nadziei wobec nas. Bóg kocha i mówi, przyjmiesz mnie. Wzruszam się, chyba się starzeję, kiedy o tym myślę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. No dobra, jeszcze jedno. Subskrybujemy, jeśli ktoś tego nie zrobił, lajkujemy. No i pod spodem jest artykuł. Pani Karolina z Gościa Niedzielnego trochę nas opisała. A to tyle.